Kto z nas nie marzy w dzieciństwie, aby pojechać do zaczarowanej krainy, aby znaleźć się w tajemniczym mieście, gdzie wyobraźnia potrafi czynić cuda i podpowiada najbardziej fantazyjne rozwiązanie? Mając kilka wolnych dni i dobry plan w kieszeni, jest szansa, że uda się Wam go zrealizować w całości. Jeżeli nie, podzielcie zwiedzanie na etapy. Wydawać by się mogło, że jedna wycieczka do wybranego skalnego miasta wystarczy i szkoda tracić czasu na odwiedzanie kolejnych. Nic bardziej mylnego. Każde ze skalnych miast zachwyca na swój sposób i byłoby wielką szkodą, gdyby się ograniczyć tylko do jednego. Naprawdę jest co oglądać. Do tego trasy są łatwe i przyjemne, a wszystkie skalne miasta położone są blisko naszej granicy. Wybraliśmy 12 miejsc, które odwiedziliśmy z kamerą. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do zwiedzenia skalnych labiryntów w Polsce, Czechach i Niemczech. Gwarantujemy, że spędzicie aktywnie czas na łonie natury, podziwiając jej piękno, no i że nie będziecie tego żałować. Kolejność prezentacji jest przypadkowa. Wszystkie miejsca w filmie są wyjątkowe i zasługują na odwiedziny. Jeżeli uważasz, że na tej liście powinno znaleźć się jeszcze inne skalne miasto, daj nam znać w komentarzu, a my chętnie je odwiedzimy. Zaczynamy od skalnego miasta Adrzbach w Czechach, tuż przy polskiej granicy. Wiek skalnego miasta szacuje się na około 90 milionów lat. Kiedyś całe leżało na dnie praoceanu. I to właśnie działaniu wody skały adrszpackie zawdzięczają swój dzisiejszy kształt. Przez miliony lat natura tworzyła piękny obraz fauny i flory. Za Kasami, jeszcze przed właściwym skalnym miastem, znajduje się położone w dawnym kamieniołomie jezioro Piaskownia, wabiące turystów mieniącą się różnymi kolorami, od zieleni do błękitu wodą, odbiciami skał oraz malowniczą plażą, a także możliwością wypożyczenia łodzi. To romantyczne i niezwykle urocze miejsce powstało w wyniku zatopienia dawnej odkrywkowej kopalni piasku. Wokół jeziorka biegnie okrężny szlak niebieski. Pętla o długości około 1 km warta jest przejścia. W tonie jeziora można podziwiać olbrzymie karpie. Powracając nad jeziorka, wkracza się na zielony szlak okrężny, główną trasę po skalnym mieście. Już na początku uwagę zwraca dzban, wyniosła formacja z charakterystycznym uchem długości około 6 metrów. Zupełnie wyjątkowe 6-metrowe okno tworzy ucho dzbana, od którego skała wzięła swoją nazwę. Często mówi się także, że ucho to przypomina kształtem delfina. Dalej, co chwilę wyłaniają się nowe cuda natury, które zachwycają formą i kształtem. No właśnie, za mną wielka głowa cukru. Witam z Adrzpackich skał. Jestem tutaj już po raz drugi, oczywiście w Czechach. Byłam kilka lat temu. Nic się nie zmieniło, nadal jest przepięknie, nadal zachwycam się przyrodą. Można tu się naprawdę wspaniale zresetować, nie ma tłumów, pogoda jest rzeźka, więc idealna do zwiedzania. W tle pociąg, który wiezie kolejnych turystów, a na górze siedzą i śpiewają przepiękne ptaki, także jest miło, sympatycznie, pełny relaks.
Z podziwem patrzę i zastanawiam się, jak to możliwe, że przyroda przez miliony lat potrafiła uformować tak wyjątkowe kształty. Szlak doprowadza nas do reprezentacyjnego wejścia z roku 1839, zwanego gotycką bramką. Tu wysokość skał sięga prawie 100 metrów. To dzieło przyrody zaczyna przytłaczać. Przede mną kolejna atrakcja, brama gotycka. No, można powiedzieć, że brama do raju, bo faktycznie czeka tam nas wiele przeróżnych atrakcji, przede wszystkim przepięknych formacji skalnych. Już trochę minęliśmy, była głowa cukru, był fotel babci, była rękawica, a przed nami, tak jak powiedziałam, kolejne przepiękne skalne obiekty. Za bramą zaczyna się właściwy, zwarty labirynt skalny w postaci długich, krętych pasaży, przerywanych dziedzińcami z większą ilością światła i bardziej wykształconymi grupami skalnymi. Najpierw mijamy dziedziniec Słoni, potem wzdłuż wąskiego strumyka rzeki Metuja podziwiamy przyrodę, paprocie, porosty, mchy oraz drzewa wyrastające wprost ze skał. Znacznie większa jest następna skalna polana, którą otaczają jedne z najciekawszych i najwyższych formacji. Ząb Karkonosza z tablicą oznaczającą poziom wody podczas powodzi w roku 1844, Czarci Most z naturalnym łukiem oraz nieco dalej potężna wieża Elżbiety. Dochodzimy do rozdroża szlaków. Na lewo od wielkiego rynku znajduje się szczelinowa grota z tablicą upamiętniającą wizytę Jana Wolfganga Goethego. Kryje ona najwyższą z miejscowych kaskad na wysokości 16 metrów, tak zwany Wielki Wodospad. Ilość wody spływającej wodospadem jest regulowana, ponieważ na nim leży jeziorko, po którym organizowane są rejsy łódką, gdzie za chwilę się wybierzemy. Kupujemy bilety i udajemy się nad jeziorko.
Jest ono szczelnie otoczone skałami i oferuje od roku 1857 obleganą przez turystów krótką przejażdżkę łodziami urozmaiconą anegdotami miejscowych przewodników. Po rejsie wracamy na zielony szlak i kontynuujemy wędrówkę przez ciąg schodów i naturalnych bramek, aż do stromego progu, z którego roztacza się widok na kochanków o wysokości ponad 80 metrów. Bez trudu odgadniecie, kto jest kim w tym związku o kamiennych twarzach. Zespoły skalnych ścian i turni znajdujące się w masywie są jednym z najbardziej znanych piaskowcowych terenów wspinaczkowych na świecie. Tutaj poprowadzono najtrudniejsze drogi wspinaczkowe nie tylko w Czeskiej Republice, ale i w Europie. Za kochankami szlak schodzi nad Nową Wozu, by po chwili mozolnie wspiąć się na naturalną platformę z przycupniętym na skalnym cyplu żółwiem. Po lewej stronie znajduje się taras widokowy zwany Wielką Panoramą, z którego można oglądać otoczenie wąwozu wraz z górą kochanków. Czekają nas kolejne rozpoznawalne formacje: korona świętego Stefana oraz starosta i starościna, rozdzieleni wąską szczeliną, przez którą przebiega szlak. Jest to nasz ulubiony fragment rezerwatu. Ma się wrażenie, że przyroda wzniosła się na wyżyny swoich możliwości twórczych. Wąziutkim przesmykiem Mysiej Dziury szlak wychodzi ze zwartych skał i prowadzi w stronę Kas. Choć cała opisana pętelka liczy niecałe 4 km, na jej przejście i spokojne zwiedzanie skalnego kompleksu należy przeznaczyć dobre kilka godzin. Tym bardziej, jeżeli ma się ochotę spędzić trochę czasu przy uroczym jeziorku. Możliwe jest również zwiedzanie teplickiego skalnego miasta z przejściem przez Wilczy Wąwóz, ale na taką wycieczkę potrzeba przeznaczyć cały dzień. Miasto skalne Atrzbach oczarowało wielu filmowców i było scenarią kilku pełnometrażowych czeskich bajek fabularnych: Trzeci Książę, Książę i Gwiazda Wieczorna czy Piekło z Księżniczką.
Kręcono to także opowieści z Narni oraz Zdarzyło się w raju. Bez wątpienia warto tutaj zaplanować wycieczkę. Tutaj przy tym znaku kończy się moja wycieczka. Wrażenia były naprawdę fantastyczne. Pogoda była znakomita na zwiedzanie. Jestem w pełni usatysfakcjonowana po raz kolejny, bo kocham Czechy. To cudowny kraj z przepięknymi miasteczkami i z przepiękną przyrodą i naturalnymi skałami. Także naprawdę super fantastycznie. Proszę śledzić nas na kanale smakkujaw.pl. Dziękuję. Teplickie skalne miasto dzieli od adszpackiego skalnego miasta Wilczy Wąwóz, liczący 4 km długości. Wycieczka po teplickim skalnym mieście zaczyna się niewinnie. Do właściwych skał trzeba podreptać ponad kilometr po niezbyt ciekawym lesie. Po 30 minutach od wejścia do skalnego miasta po prawej stronie odnajdziecie 300 schodów, które piętrzą się stromo do góry. Prowadzą one do niegdysiejszego zamku Strzemień. Nazwa Warowni wywodzi się od herbu dawnych panów Warowni, którego główny element stanowiło Strzemień. Wzniesiono ją w połowie XIII wieku. Prawdopodobnie została zniszczona podczas wojen husyckich. Sporo tutaj wspinania. Obecnie na szczycie nie uświadczycie warowni, ale jest za to przyjemny punkt widokowy i dlatego warto się tutaj wdrapać, choć nie jest to obligatoryjny punkt programu. Jeśli nie czujecie się na siłach, to można spokojnie ominąć tę atrakcję i podążyć dalej ścieżką. Kwadrans później dotrzecie do jeszcze jednego charakterystycznego miejsca, do skalnej bramy. Na ścianie, po prawej stronie, odnajdziecie tablicę upamiętniającą wizytę w tutejszych skałach Johanna Wolfganga Goethego w roku 1790. Docieramy do rozgałęzienia ścieżki w pobliżu dawnej gospody. Tak naprawdę tu rozpoczyna się właściwe skalne miasto. Otaczają nas potężne bloki, które będą nam towarzyszyć przez całą pętlę wokół piaskowcowej ostrogi. Bardzo szybko dotrzecie na wielki świątynny rynek, który jest szalenie imponujący. Tutaj każdy zadziera głowę do góry, a kadry nie mieszczą się w aparacie. Przez plac środkiem przebiega ścieżka, a następnie wąskie skalne przejście wyprowadzi Was na plac świątynny mały z bramą marzeń. Odnajdziecie tutaj małą kapliczkę wykutą w skalę. Po raz kolejny jestem przy bramie spełnionych marzeń. Byłam tu kilka lat temu. Marzenia, które miałam gdzieś tam w głowie, się spełniły, ale ponieważ marzymy całe życie i tak trzeba robić,
to mam nadzieję, że kolejne również się spełni. Trzeba wrzucić oczywiście pieniążek, żeby tak się stało. Teplice słyną ze swojego dzikiego labiryntu skalnego, wysokich form skalnych, potężnych masywów i bajkowej wręcz przyrody. Trasa zwiedzania biegnie niebieskim szlakiem o długości około 6 km. Na pokonanie tego dystansu oraz przewyższenia około 300-metrowego potrzebujemy 3-4 godziny. A później jest jeszcze pięknie, robi się ciasno, zielono i magicznie. Ten fragment turyści pokonują w kilka minut i docierają finalnie do świątyni, która należy do najstarszych udostępnionych jaskiń w Czechach. Szlak odbiega teraz od potężnego urwiska, na których w sezonie widać na pajęczych linach drobnych w skalnym ogromie wspinaczy i biegnie pod zerwami po prawej stronie z dziwacznymi kształtami. Zagradzająca skalna ściana prowadzi w mroczny labirynt, tak zwany Sybir. Jest tu niesamowicie zielono i magicznie, dzięki licznym mchom porastającym ściany. Na trasie panuje półmrok, a śnieg często zalega aż do lata. Po opuszczeniu ścian Sybiru docieramy do znanego Wam już domku na rozdrożu, skąd czeka Was powrót znaną już trasą. Dyskusja o tym, które skalne miasto jest ładniejsze, Teplica czy Artszpachu, przypomina nieco przysłowiową dysputę o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy.
Zespoły skalnych ścian i tułni znajdujące się w masywie są jednym z najbardziej znanych piaskowcowych terenów wspinaczkowych na świecie. Tutaj poprowadzono najtrudniejsze drogi wspinaczkowe nie tylko w Czeskiej Republice, ale i w Europie. Prawdą jest, że w teplickim skalnym mieście można odnaleźć coś, czego w Atschbachu zwykle brakuje – spokój i ciszę. Samo porównanie przepustowości obu parkingów przed wejściami do skalnych miast daje oczywisty wniosek, że Atschbach jest większym turystycznym kombinatem, przez który przelewają się setki osób. Każde miasto jest na swój sposób piękne i warte odwiedzenia. Witam serdecznie z Karłowa. Właśnie zamierzam zdobyć najwyższy szczyt Gór Stołowych, Szczeliniec Wielki, który znajduje się 919 metrów nad poziomem morza. Jest na razie bardzo wcześnie, cicho, spokojnie, nie ma żadnych tłumów, a ze szczytu podobno są niesamowite widoki. Aby dotrzeć na sam szczyt, muszę pokonać 600 schodków. Niezwykła atrakcyjność krajobrazu i związany z wykorzystaniem wód mineralnych rozwój uzdrowisk sprawiły, że turystyka w rejonie Gór Stołowych ma długoletnie tradycje. Bywało tu wiele znanych osobowości. W roku 1790 Szczeliniec odwiedził Johann Wolfgang Goethe, a dekadę dalej późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams. Jednak nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Niepocieszony kuracjusz pobliskich duszników, Fryderyk Chopin, pisał ze smutkiem: Alem jeszcze nie był tam, gdzie wszyscy jadą, bo mi zakazano. Jestem już na szczycie, pokonałam 600 stopni. Za moment udam się na punkt widokowy, ale chwilkę odpocznę i napiję się łyka schłodzonej coli. Po około 40 minutach od wyjścia z parkingu docieram do schroniska Żółtym Szlakiem. Wybudowane zostało w roku 1845 w stylu tyrolskim i nosi nazwę Szwajcarki. Obecnie jest na tyle popularny, że nocleg należy rezerwować ze sporym wyprzedzeniem. Znajduję się na tarasie widokowym. Przede mną roztacza się naprawdę cudowny widok. Mieli rację ci, którzy zachęcali mnie, żebym odwiedziła to szczególne miejsce. Pogoda znakomita, widoczność przepiękna. Był tu Goethe, jestem również ja i podziwiam przepiękną panoramę. Na pierwszym planie widoczne są brumowskie steny, które odwiedzimy w dalszej części filmu. Przy dobrej pogodzie widać również Karkonosze, Góry Wałbrzyskie oraz Sowie. Po lewej stronie odnajdziecie dwie tablice. Pierwsza z nich ku pamięci Franca Pabla, druga rejestrująca wizytę wspomnianego Johanna Wolfganga Goethego. Przy schronisku zazwyczaj jest tłoczno i gwarno, ale jeśli przybędziecie wcześnie rano, jest szansa, że będziecie mieć cały taras widokowy tylko dla siebie. Gdy już nacieszycie oczy wspaniałymi widokami, macie do wyboru dwie opcje powrotu. Zejść tym samym szlakiem lub podążyć płatnym, jednokierunkowym odcinkiem przez labirynt skalny. Po wykupieniu biletu oraz wkroczeniu na trasę nie ma możliwości powrotu do schroniska.
Jedyna droga prowadzi w dół do Karłowa. Informacja dla osób kolekcjonujących koronę gór polskich. Tron Liczy Rzepy jest najwyższym punktem Szczelinca Wielkiego. Po kilku minutach dotrzecie do tarasu widokowego na północnej krawędzi Szczelinca Wielkiego. Na pierwszym planie symbol Wielkiego Szczelinca – Małpolud. Dotarłam do najbardziej charakterystycznej formacji skalnej, a jest to Małpolud. Byłam blisko nieba, zasiadałam na tronie Liczy Rzepy, a teraz chodzę do piekieł. Po minięciu skały przypominającej głowę Małpoluda rozpoczyna się najciekawsza część trasy, ponieważ wchodzimy w szczeliny kilkadziesiąt metrów na dół. Najpierw jest diabelska kuchnia, a potem piekiełko. Jest to głęboka na 25 metrów szczelina. Te miejsca na każdym zrobią wrażenie. Jeśli jeszcze nie byłeś w Górach Stołowych, to najwyższy czas to zmienić. Dla równowagi pierwszy taras widokowy po diabelskiej krainie to niebo. Jeszcze tylko dwa ucha igielne i docieram do fantastycznych tarasów, skąd rozpościera się spektakularny widok na Karłów i okolice. Schodząc, patrzę w górę z lekkim niedowierzaniem i podziwem na pionowe ściany Szczelinca uzbrojone w ringi dla wspinaczy. Szczeliniec to fantastyczne miejsce, inne niż pozostałe pasma górskie.
Świetne dla rodziców z dziećmi, szczególnie już tym bardziej samodzielnymi. Wycieczka nie jest męcząca, a może dostarczyć wiele frajdy. Pętla, którą właśnie przemierzyłam, nosi nazwę swojego twórcy, Franciszka Pabla, pierwszego certyfikowanego przewodnika turystycznego Sudetów, który sam wykuwał stopnie w skałach Szczelinca Wielkiego. Wrażenia są niesamowite. Nic dziwnego, że kręcono tu opowieści z Narni, bo jest tu po prostu cudownie. Wróciłam już z wycieczki, byłam na szczycie Szczelinca Wielkiego. Teraz zmierzam do Karłowa i jeszcze dzisiaj mam w programie Błędne Skały. Naprawdę bardzo polecam, bo wrażenia są niesamowite. Była to jedna z piękniejszych wycieczek. Witam serdecznie. Znajduję się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Właśnie udaję się do rezerwatu Błędnych Skał. Spotkałam Ryczyżetę. Co prawda siedzimy na swoją... na Śnieżce, tak? Śnieżce, ale tutaj akurat miałam to szczęście. Duch gór tęskni za swoją niedoszłą żoną Emilką, która jest zamieniona w skałę na Szczelińcu. No tak, właśnie mieliśmy okazję zobaczyć. Stronu liczy, tak. Rzepy widać. Tak. A dlaczego? Bo zdradziła go. Kazała mu wszystkie rzepy przejść w Sudetach. Niewiasta. I to z murzynem kupić. Ojej, faktycznie. Macie gwarancję, że jak się ze mną zdjęcie zrobiło, że nie zbłądzicie w tych obłędnych skałach. Błędne skały, czyli skalny labirynt, znajdują się na stokach Skalniaka na wysokości 852 metrów na pograniczu polsko-czeskim w Górach Stołowych. Szukajcie ich pomiędzy Gudową Zdrojem a Karłowem. Obszar zajmuje powierzchnię około 21 hektarów i jest rezerwatem przyrody od roku 1957. Przy sprzyjających warunkach pętlę powinniście zamknąć w jedną godzinę. Jednak w okresie wakacyjnym ta atrakcja cieszy się sporym zainteresowaniem. A jeśli do tego lubicie robić dużo zdjęć, czy filmować tak jak my, czas przejścia może się znacznie wydłużyć. Część ciekawszych, mijanych skałek ma swoje nazwy. Są one umieszczone na tabliczkach, dzięki czemu łatwo rozszyfrować, co przedstawiają. Warto jednak popuścić wodze własnej fantazji i kreować swoje wyobrażenia na temat tych niesamowitych kształtów. Na trasie znajduje się sporo wąskich korytarzy. To nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla tych nieco puszystszych. Duża część trasy wiedzie po drewnianych pomostach, które zostały zainstalowane z uwagi na podmokły i bagnisty teren.
Z pewnością warto pobłądzić po błędnych czy obłędnych skałach, jak bywają nazywane. Spacer po tym fantastycznym skalnym labiryncie jest godnym polecenia sposobem na aktywny wypoczynek w pięknej scenerii. Z pewnością wizytę w błędnych skałach warto uwzględnić w swoich wakacyjnych planach. Wraz ze Szczelińcem Wielkim błędne skały tworzą najpopularniejszy szlak turystyczny w całych Górach Stołowych. Szwajcaria saksońska położona nad Łabą to niezwykle urokliwa kraina wzgórz, lasów i skał o niesamowitych kształtach. Swoją nazwę ten niezwykły region zawdzięcza dwóm szwajcarskim malarzom. Artyści Antonio Graf i Adrian Zink byli tą skalną krainą wręcz oczarowani. Malowniczość i tajemniczość gór tak zauroczyły romantyków, że tylko w latach 1770-1830 powstało ponad 1000 inspirowanych nimi dzieł. Najsłynniejszy to obraz Kaspara Davida Friedricha, Wędrowiec przed morzem mgły, przedstawiający samotnego wędrowca na zamglonym szczycie. Dzieło to wykorzystywane jest do promocji regionu, w szczególności malowniczej drogi malarzy, ponad 100-kilometrowej trasy spacerowej śladami romantyków. Najbardziej efektownym punktem Malwergu jest Bastei, niezwykła grupa skalna z ponad 200-metrowymi pionowymi ścianami, które wyrastają z nadbrzegu Łaby. W wielu miejscach rzeka dosłownie ociera się o skalne mury sięgające kilkudziesięciu metrów wysokości nad poziom wody, tworząc naturalne punkty widokowe. Ponad Doliną Łaby rozciąga się pofalowana wyżyna, ponad którą wznosi się kilkanaście gór stołowych, przypominających nasz Szczeliniec.
Formacja skalna Bastei stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii. Koniecznie trzeba przejść kamiennym mostem wkomponowanym w skały piaskowe, wejść na odstający balkonik, by zachwycić się niezwykłą urodą skalnego krajobrazu. Poszarpane skaliste krawędzie tworzą skalne mury, a wnętrze masywów zajmują najczęściej bajkowe labirynty, gdzie szlaki wiodą wąskimi szczelinami skalnymi. Mostem o długości około 77 metrów, wznoszącym się na wysokości 40 metrów od dna wąwozu, dotrzemy do pozostałości XIV-wiecznej twierdzy w chmurach, czyli do zamku Nauratem. Zbudowany on został przez czeskich rycerzy. Jest największym średniowiecznym zamkiem skalnym w Szwajcarii Saksońskiej. Wejściem do zamku była brama skalna znajdująca się na końcu mostu Bastei. W latach 1982-1984 przeprowadzono prace rekonstrukcyjne, tworząc w tym miejscu skansen. Można tu zobaczyć średniowieczne katapulty, skalne ryty, wykutą w skałach studnię.
Wrażenia są niesamowite i niezapomniane, a widoki wręcz zapierają dech w piersiach. Z całą pewnością Saksonia Szwajcarska to magiczne i niezwykle urokliwe miejsce. Gorąco ten przepiękny region polecam. W dzisiejszym filmie zapraszam na wspólny spacer po największej atrakcji czeskiej Szwajcarii. Wyruszyłam z miejscowości Mezni Luka, gdzie zostawiłam na parkingu samochód. Edukacyjną trasą o nazwie Rysia Ścieżka, położoną na czerwonym szlaku, udaję się do wyjątkowo urokliwego miejsca. Prawczycka Brama to cel mojej podróży, o którym marzyłam od 3 lat. Od czasu, kiedy to zwiedziłam równie niezwykłe miejsce, niedaleko stąd, po drugiej stronie granicy, Bastei w niemieckiej Szwajcarii. Miejsce, do którego dzisiaj zamierzam dotrzeć, znajduje się na styku granic Czech, Niemiec i Polski. To kraina wspaniałych krajobrazów, jedna z najpiękniejszych w Czechach, i wyjątkowa na skalę europejską. Jej sercem jest utworzony w 2000 roku najmłodszy w kraju Park Narodowy Czeska Szwajcaria. Park każdego roku odwiedza tysiące turystów, którym służą kilometry wytyczonych szlaków, tysiące schodów, liczne wieże i punkty widokowe. Jesienna pora spotęgowała niezwykłe wrażenia, oddając wielobarwnego kolorytu górskiemu pejzażowi. Po 6 kilometrach docieram do Orlego Gniazda i Prawczyckiej Bramy. Za wejście płacimy 75 koron od osoby. Zaczynamy od Orlego Gniazda, pałacyku w stylu alpejskim, zbudowany w 1881 roku przez właściciela posiadłości, księcia Edmunda Klary Aldringena, w miejscu chatki, która służyła jako wyszynk. Nad budową, która trwała 6 lat, czuwali mistrzowie sprowadzeni z Włoch. Biorąc pod uwagę jego rozmiary oraz trudny dostęp do placu budowy, został on postawiony w rekordowym tempie, jak na ówczesne czasy oczywiście. Początkowo pałacyk wykorzystywany był jako miejsce zakwaterowania dla ważnych gości tutejszego rodu. Dzisiaj funkcjonuje jedynie restauracja z pierwotnym drewnianym zdobieniem ścian i sufitu z oryginalnymi malowidłami. W restauracji chwilkę odpoczęłam przy filiżance aromatycznej kawy. Widok wręcz zapiera dech. Ważący setki ton długi kamienny blok dosłownie wisi wysoko w powietrzu, spinając dwie skały i tworząc rodzaj mostu czy też bramy. Aż trudno uwierzyć, że to dzieło samej natury. Coś wyjątkowo pięknego i niesamowitego. Czeka mnie jeszcze krótka wspinaczka na kilka tarasów widokowych, znajdujących się kilkadziesiąt metrów ponad podstawą bramy. Z nich najlepiej widać to okazałe monstrum. Do tarasów dochodzimy szeregiem wąskich schodów i chodników skalnych, co stanowi też nie lada atrakcję. Moim oczom ukazuje się cel mojej wędrówki w pełnej okazałości. Brama Prawczycka to wyjątkowa atrakcja przyrodnicza, będąca największą naturalną bramą skalną w Europie. Jest najpiękniejszą formacją skalną w czeskiej Szwajcarii, która stała się symbolem całego regionu.
Brama ma 26,5 metra rozpiętości łuku u podstawy, 16 metrów wysokości otworu, a jej szczytowa płyta leży na wysokości 21 metrów od jej podstawy. Pierwsi turyści przybywali tu często konno lub w lektykach. Za przewodnika z Chręcka trzeba było zapłacić około 19 zł, za lektykę 24, a za konie z przewodnikiem 46 zł. Brama nadal hipnotyzuje tysiące turystów, choć na sam jej szczyt od roku 1980 wchodzić już nie wolno. Ma to ją wraz z usuwaniem nadmiaru roślin uchronić przed przyspieszoną erozją i zawaleniem. Legenda głosi, że słynny autor baśni Jan Christian Andersen był tu dwukrotnie. I to właśnie w tej romantycznej scenerii napisał fragment bajki Królowa Śniegu. W tym urokliwym miejscu nakręcono jedną ze scen popularnego filmu Opowieści z Narni. I nic to dziwnego, bo jest tu po prostu przepięknie. Uwielbiam takie miejsce, które uformowała sama Matka Natura. Trudno mi opuścić ten piękny zakątek. Ale cóż, przede mną jeszcze dzisiaj kolejna przygoda. Kolejne niezwykłe miejsce, przełom rzeki Kamienice. Udaję się zatem do Chrańska, ale o tym w kolejnym filmie. Zapraszam. Po zwiedzeniu Prawczyckiej Bramy udajemy się do Chrańska. Tutaj zamierzam zwiedzić kolejną piękną atrakcję – Wąwóz Edmunda. Na terenie czeskiej Szwajcarii, na wschód od Chrańska, leży jeden z najpiękniejszych kanionów tej krainy. Wśród wysokich, porośniętych roślinnością skał płynie malownicza rzeka Kamienice. Wąwóz podzielony jest na dwie części. Wąwóz Edmunda, zwany także Cichy, i wąwóz dziki. Nazwa kanionu pochodzi od jego propagatora, księcia Edmunda Clary Altringena, który pod koniec XIX wieku postanowił udostępnić zwiedzającym zamknięty do tej pory teren. Przy wsparciu Chrańskiego Towarzystwa Górskiego Szwajcarii Czeskiej od 1890 roku zaczęto budować kładki, ścieżki i przejścia tunelowe w skałach, co umożliwiło zwiedzającym poznanie tego urokliwego zakątka. Jednak ze względu na pionowe ściany wpadające bezpośrednio do wody, nie wszędzie można było wytyczyć szlaki turystyczne. Te fragmenty malowniczego kanionu nadal są niedostępne dla pieszych, ale pokonać je można łodziami. Trasa zaczyna się w Chrańsku, gdzie kupujemy bilet wstępu i dostajemy mapę okolicy. Po około 20 minutach spokojnej wędrówki wzdłuż rzeki dochodzimy do przystani. Tu czekają łodzie i przewodnicy. Podczas kilkunastominutowego rejsu opowiadają po czesku, niemiecku lub angielsku historię terenów, podają nazwy charakterystycznych skał
i atrakcji umiejscowionych na trasie, takich jak wodnik siedzący na brzegu i wodospad, czeską Niagarę uruchamianą sznurkiem. W wąwozie występuje bowiem mały ciek wody opadający ze skał. Opiekunowie parku zbudowali na górze małą śluzę, którą przewoźnik kierujący łódką z turystami otwiera przez pociągnięcie przechodzącego w poprzek kanionu sznura. Wodospad nazwany został czeską Niagarą. Choć śmiesznie to wygląda, to stanowi pewnego rodzaju atrakcję. Nie dość, że jest przyjemny, to jeszcze i wesoło. Rejs trwa około 20 minut. Wycieczka z Mezni Luka do Prawczyckiej Bramy i Wąwozu Dzikiego zajęła nam łącznie około 9 godzin. To była kolejna fantastyczna wyprawa. Sympatyczna wędrówka pośród dzikiej przyrody, rejsy łodziami, pełne humoru opowieści czeskich przewodników oraz niespodzianka w postaci czeskiej Niagary. Słowem, przyjemne zmęczenie, cudowne odprężenie, a nade wszystko wspaniały relaks na łonie natury. Zdecydowanie polecam. Prachowskie skały są największym i jednocześnie najpiękniejszym spośród wielu skalnych miast zlokalizowanych na terenie czeskiego raju. Znajdują się one niespełna 10 km od zabytkowego miasta Iczyń, kojarzonego głównie z kreskówkowym rozbójnikiem Rumcajsem. O tym, jak w prachowskich skałach jest pięknie, przekonujemy się zaraz po przekroczeniu wrót parku. Pierwsze baszty skalne wyrastają pionowo nad poprowadzoną ścieżką już po kilku minutach marszu. Dłuższa trasa, tak zwana zielona pętla, ma 3,5 km długości. Jej pokonanie zajmie około 2 godzin spokojnym tempem. Prowadzi przez wiele punktów widokowych i ciekawych skalnych alejek. Ścieżka jest bardzo urozmaicona, serwuje nam podejścia i przejścia skalnymi korytarzami, czasami w niezłych ciemnościach, oraz zejścia stromymi, kamiennymi schodami, na których ciężko zmusić się do patrzenia pod nogi. Takie widoki mamy przed oczami.
Szlaki w prachowskich skałach prowadzą zarówno szczytami skał, jak i korytarzami u ich stóp. Filary można obejrzeć z różnych stron, a także popatrzeć w dół z ich szczytów. W niektórych miejscach przechodzi się niemal z jednego punktu widokowego do kolejnego. Możliwość spojrzenia na skalne miasto z góry jest bezcenna. Nie brak tu wąskich szczelin, niektórymi naprawdę trudno się przecisnąć, krętych korytarzy, kamiennych schodków. Trasa jest bardzo urozmaicona i poprowadzona tak, by pokazać skalne miasto z różnych perspektyw. Coś pięknego, po prostu raj, czeski raj. Odległości nie są jednak duże, można więc błądzić w skalnym labiryncie i dowoli wracać w ulubione miejsca. Nam do gustu przypadły zwłaszcza widoki z wychladki Miru. Prachowskie skały mają także niezłą tradycję wspinaczkową. Już w 1907 roku studenci tutejszego gimnazjum założyli pierwsze na terenie obecnej Republiki Czeskiej koło wspinaczkowe. Krótka trasa, tak zwana żółta pętla, jest mniej wymagająca, a więc łatwiejsza do pokonania. Zawiera jedno podejście, 80 metrów w górę, po licznych schodkach. Trasa ma 1,5 km długości, a jej pokonanie zajmie Wam około 45 minut nieśpiesznym tempem. Prowadzi przez słynny korytarz cesarski, będący jednym z najbardziej magicznych miejsc w Skalnym Mieście. Rezerwat otwarty jest przez cały rok. W sezonie letnim odwiedzają go prawdziwe tłumy, więc jeśli chcecie w spokoju poznać jego uroki, radzimy przyjechać poza sezonem wakacyjnym bądź przybyć tu bardzo wczesnym rankiem.
Spacerując, pamiętajcie jednak, aby nie schodzić ze szlaków. Jest to surowo zabronione, ponieważ od roku 1933 Prachowskie Skały są rezerwatem przyrody. Wycieczkę zaczynamy na parkingu pod zamkiem Chruba Skała. Już po kilku krokach będziecie przeciskać się wąskim, 65-metrowym chodnikiem, zwanym Mysia Dziura. Wydostając się z niego, wyjdziecie na rozdroże. Wstęp na teren skalnego miasta jest bezpłatny. Trzeba zapłacić tylko za parking. Tu rozpoczyna się i kończy pętlę po najważniejszych zakamarkach skalnego miasta. Łoże Adama to płaskorzeźba wyciosana w piaskowcu. Swoim kształtem przypomina kanapę. Łoże miało symbolizować trzech Adamów. Adama, pierwszego człowieka, Adama z Waldsteinu, założyciela rodu i na koniec Franciszka Adama, fundatora i pomysłodawcę. Mariańska Wychlatka to jedno z popularniejszych i najchętniej odwiedzanych miejsc w całym czeskim raju. Niesamowity widok na zamek Chruba Skała i zamek Troski cieszy turystów już od XIX wieku. Zamek swój obecny wygląd zawdzięcza ostatniej renowacji z roku 1859, która przywróciła mu dawny gotycki charakter. Dziś na zamku znajduje się hotel oraz restauracja. Dalej żółty szlak prowadzi nas przez symboliczny cmentarz wspinaczy pod ścianą nekonecne skały. Powstał z inspiracji rzeźbiarza i wspinacza Karołuszki po tragedii w Peru w roku 1970, gdzie zginął także sam pomysłodawca. Idąc dalej żółtym szlakiem, zwanym Szlakiem Krokodyli, docieramy do źródeł Barbary, Antoniego i Józefa, których wodami zapewne raczyli się dawni kuracjusze. Chwilkę odpoczywamy, gasimy pragnienie wodą źródlaną i ruszamy w dalszą drogę. Zmieniamy szlak na niebieski i docieramy do miejsca zwanego Kapelni. Spektakularny widok obejmuje grupę skał zwanych kapelą i samotną wieżę kapelmistrza. Podziwiamy wyczyny miejscowych wspinaczy. Do Janowej Wychlatki dojdziemy niebieskim szlakiem. Prowadzi on przez sam środek kompleksu u podnóża skalnych wież z kilkoma stromymi podejściami i ciekawymi przejściami. Panorama obejmuje najokazalsze wieże skalnego miasta oraz najwyższy szczyt czeskiego raju – Kozaków.
Po emocjach związanych z oglądaniem panoram czeka nas teraz spokojny, półgodzinny spacer do zamku Waldstein. Zmieniamy kolor szlaku na czerwony. Do bramy wejściowej zamku prowadzi kamienny most zdobiony barokowymi rzeźbami czeskich świętych. Za bramą znajduje się pierwszy dziedziniec zamkowy. Pod nim mieszczą się otwarte dla zwiedzających podziemia z kolekcją znalezisk archeologicznych i wystawą poświęconą skałom piaskowcowym, fenomenowi czeskiego raju. Na drugim dziedzińcu znajduje się kaplica świętego Jana Nepomucena, która od XVIII wieku jest z daleka widoczną dominantą zamku. Wewnątrz kaplicy znalazły swoje miejsce oryginalne elementy rzeźbiarskiej dekoracji mostów. W zakrystii przygotowano wystawę, która ma zapoznać z życiem i działalnością tutejszego pustelnika i kompozytora Wacława Karla Holana Rowenskiego. Na uwagę zasługują również lochy, przypadkowo odkryte podczas remontu obiektu. Schody do podziemia i zamurowana furtka prowadząca do trzeciego bloku skalnego są pozostałościami wejścia i systemu obronnego zamku skalnego z XV wieku. Dwa zamki znajdujące się na krańcach skalnego miasta, Waldstein oraz Chruba Skała, liczne platformy widakowe, piękne krajobrazy, cudowna przyroda, ciekawa historia i niesamowite formacje skalne. Czy można znaleźć coś lepszego na wymarzoną wycieczkę? Serdecznie polecam to miejsce. Czerwonym szlakiem, czyli złotą ścieżką czeskiego raju, wracamy do miejsca, skąd zaczęliśmy tę piękną wycieczkę, na parking zamku Chruba Skała. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się główny sezon turystyczny. Przyroda budzi się do życia, a zamki i pałace otwierają swoje bramy. W związku z powyższym mamy dla Państwa ciekawą propozycję wycieczki do kolejnej czeskiej atrakcji na teren popularnego Małoskalska i ruin Grodu Wranów. Ta prawdziwa perła czeskiego raju znajduje się w okolicach miejscowości Mała Skała nad rzeką Izerą. Jest to iście imponująca formacja skalna składająca się z tak zwanego grzebienia wranowskiego i suchych skał zwanych czeskimi dolomitami. Grzebień należy do najbardziej atrakcyjnych partii czeskiego raju. Na stromym skalnym cyplu nad rzeką Izerą znajduje się punkt widokowy, który z wysokości 55 metrów oferuje wspaniały widok na dolinę Izery i na przeciwległy grzebień formacji Suche Skały. Ruszamy czerwonym szlakiem turystycznym z miejscowości Mała Skała do ruin zamku Wranów. Trasa liczy około 1,5 km. Zatrzymujemy się na eksponowanym punkcie widokowym, tak zwanej wychladce, z której podziwiamy piękną panoramę Małej Skały oraz rzekę Izerę. Rzeka wraz z dobrą infrastrukturą tworzy warunki do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych, zwłaszcza kajakarstwa. Docieramy do celu wycieczki. Naszym oczom ukazuje się zamek Wranów.
Ten gród warowny zbudowany został około 1425 roku na wąskiej, stromej skale, co czyniło go trudnym do zdobycia. Już pod koniec XV wieku został opuszczony. W 1802 roku kupił ten majątek małoskalski przedsiębiorca Franciszek Zachariasz Romisz, który na miejscu dawnej kaplicy kazał zbudować neogotycki letni ogródek, a wysoko nad rzeką Izerą wieżę widokową, która dominowała nad obiektem. To z niej rozpościerał się piękny widok na miejscowość Mała Skała i oczywiście na rzekę. W pomieszczenia grodu i w jego najbliższej okolicy kazał umieścić liczne nagrobki, pomniki, napisy, urny kamienne i daty przypominające legendarne i historyczne postacie oraz ważne wydarzenia. W jednej z sal wyeksponowane są nazwiska oraz wydarzenia związane z wojnami przeciwko Napoleonowi, gdzie indziej zwiedzający natknął się na mityczne nazwiska z czeskich dziejów. Swoje miejsca mają tu także Szekspir, Goethe, Cervantes oraz wiele innych znaczących osobistości. Tak przebudowany gród zaczęto nazywać Panteonem. Ponieważ następcy Romisza nie przejawiali takiego zainteresowania historią, wiele z tego, co tworzyło dawny Panteon, uległo zniszczeniu. Zamek Wranów na przestrzeni dziejów przeżywał okresy świetności, ale także i upadku. W 2010 roku część parku poddana została gruntownej rekonstrukcji i od tego momentu stało się piękną atrakcją turystyczną czeskiego raju. Z miejsca widokowego zachratka, które znajduje się w najwyższym punkcie Wranowskiego Grzbietu Górskiego na wysokości 60 metrów nad poziomem rzeki Izery, są przepiękne widoki na cały region małoskalsko, a w szczególności na suche skały. Do tego punktu prowadzą strome, wykute w skale schody. Przy kiosku, gdzie kupuje się bilety, pamiątki i napoje, przyjemnie jest posiedzieć i chwilkę odpocząć. To była kolejna wspaniała podróż po czeskim raju. Fascynujący zamek, piękna przyroda, niesamowite widoki to cudowne wrażenia, które na długo pozostaną w pamięci. Bo to po prostu raj, czeski raj. Zdecydowanie polecam.
Skalne grzyby znajdują się w południowo-wschodniej części Gór Stołowych. Ciągną się wzdłuż dolnego piętra gór między Batorowem a Radkowskimi Skałami po południowo-zachodniej stronie. Stanowią grupę oryginalnie ukształtowanych, o różnym zagęszczeniu form skalnych, rozrzuconych na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza, ciągnących się na długości około 2 km, często ustawionych piętrowo na sobie. Skałki mają kształty grzybów, maczug, baszt i bram. Wiele z nich posiada nazwy własne. Borowik, skalne wrota, zrośnięte grzyby, pingwinki, piętrowe grzywy i tym podobne. Spacer wytyczonymi szlakami jest bardzo przyjemną leśną wędrówką pomiędzy fantazyjnymi formami ukrytymi w lesie. Pomimo, że więcej tutaj lasu, aniżeli skałek, to warto wybrać się na spacer. Nie odczujecie także zbytnio trudu wędrówki. I co nie bez znaczenia, ani za parking, ani za wejście nie była pobierana opłata. Ciekawostką jest, że skalne grzyby przez wiele lat były ukryte pośrodku lasu i dopiero w roku 1955 po wielkiej wichurze odkryto ich istnienie. Od tego czasu są jedną z ciekawszych atrakcji Gór Stołowych.
Brumowskie ściany znajdują się w czeskiej części Sudetów Środkowych, tuż za polską granicą. Za Brumowem wyrasta wysokim progiem, typowym dla gór stołowych, płaskowyż brumowskich ścian. Naszą wycieczkę zaczynamy od gwiazdy Chwezdy. Pod tą nazwą kryje się kilka atrakcji. Pierwszą z nich jest barokowa kaplica Matki Boskiej Śnieżnej, wzniesiona w 1733 roku. Przedtem stał tu krzyż, będący punktem orientacyjnym dla pielgrzymów. Tuż obok kaplicy znajduje się punkt widokowy, z którego roztacza się fantastyczna panorama na kotlinę Brumowa, Góry Kamienne i Sowie. Miejscem, które przyciąga turystów, jest schronisko Gwiazda, chata Chwezda, wybudowane w XIX wieku w stylu szwajcarskim. Posiłek i zimne czeskie piwo na trasie z genialnym widokiem to przyjemność, której trudno sobie odmówić. Witam z Brumlowskich Skal, kolejne skalne miasteczko. Zatrzymałam się w schronisku Chwezda na typowym czeskim posiłku. Oczywiście knedliczki z gularzem, do tego wyborne piwko z lokalnego browaru. A przede mną roztacza się naprawdę przepiękny widok. Okoliczności super, pogoda znakomita, ale ponieważ ja nie stygnie, to już zabieram się za jedzenie. Po posiłku w tym klimatycznym schronisku udajemy się szlakiem czerwonym w dalszą drogę. Mijamy ciekawe skały o fantazyjnych kształtach i nazwach. Pokonujemy kilka labiryntów skalnych i miejsc z pięknymi widokami. Wreszcie dochodzimy do miejsca, gdzie robi się jeszcze ciekawiej. Najpierw trzeba przemknąć przez skalny tunel i wspiąć się po schodach. Tuż za zakrętem, na skale, znajdziecie wymalowany wielkimi białymi literami napis Skalni Divadlo. Skalny teatr to zdecydowanie najbardziej romantyczne miejsce w całych Brumowskich Skałach. Panorama na przeszło 100-metrowe piaskowcowe skały jest jedną z najbardziej zachwycających w całych Sudetach Środkowych. W Skalnym Teatrze podziwiamy skalne widowisko. Wrażenia są niesamowite.
Na kolejną niespodziankę nie trzeba długo czekać. Obok skalnego Divadła znajduje się miejsce warte odwiedzenia. To Sępie Gniazdo. Wznosi się na wysokości 666 metrów. Z platformy na wierzchołku skał widać łańcuch gór kamiennych, sowich i bardzkich, dolinę Ścinawki niemal aż po Kłodzko oraz Szczeliniec Wielki. Przy Sępim Gnieździe w dół odchodzi szlak zielony do pobliskiego Kowarskiego Jaru. Nasza droga powrotna będzie przebiegała jego dnem. To ostatnia na ten moment propozycja wycieczki po skalnych miastach i labiryntach blisko polskiej granicy. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia gdzieś na szlaku.